Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić walentynkowy słoik. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. Z kartonu wycinam niewielkie prostokąty. Zapisuję na nich krótkie wyznania. Tworzę też napis na słoik. Karteczki zwijam i przewiązuję tasiemką. Na górze słoika naklejam kartkę z napisem. Do słoika przyklejam kilka serc. Przy gwincie wiążę tasiemkę. Na koniec umieszczam karteczki w słoiku. I gotowe! Taki słoik to świetny prezent na walentynki. Ja zrobiłam 100 karteczek, ale możecie zrobić ich mniej lub więcej. Słoik możecie też pomalować farbą lub namalować na nim serduszka. Życzę miłego tworzenia. Pozdrawiam! Pa, pa!